Jak tam jak kości, czy są? Muszę to sprawdzić najpierw. Są, dobrze jest. Okej. Łączę jakiś BGM. No i co, czekamy, czekamy. Cześć Oxide. Poczekam, aż się trochę ludzi zbierze najpierw, zanim zaczniemy rozwiązywać. Tak jest ciepło. Cześć Sebastian. Mam nadzieję, że mózg mi się nie przegrzał na tyle, żeby mieć problemy ze streamowaniem. Z myśleniem logicznym. Jak tam mnie czwartek gorąco. Poza tym okej. Okay. Skidy! Dzięki za suba. Bardzo, bardzo dzięki. To jest 13 miesięcy. Holy shit. Cześć Shinji. Cześć Ares. Tak. Dzięki tym panom, którym widać. Dzięki temu kanałowi, który tutaj widać w tytule Cracking the Cryptic. Świetny kanał z Sudoku głównie. Bardzo lubię oglądać, słuchać. I dlatego też dzisiaj wyjątkowo jeden taki stream sudokowy. Ostatnio jak rozwiązywaliśmy jedną zagadkę na streamie, to w miarę się przyjęło, więc można raz zrobić taką odskocznię. Cześć Hitsuru. To nie jest tak właśnie. Zastanawiałem się, czy będziesz Shinji, czy nie, przez to tłumaczenie. No dobra. Zacznijmy może w takim razie. Widzę, że dużo już osób się zebrało. Ja BGM sobie będzie leciał chyba w tle, ale ja generalnie lepiej mi się myśli, jak mam, jak nic nie słyszę, więc pozwolę sobie zdjąć słuchawki. Cześć Briki. Okej, okay. Dobra. Zacznijmy w takim razie może. Apka jaka jest, każdy widzi. Jest bardzo prosta, ustawienia są też zupełnie nieskomplikowane. 2 godziny dzisiaj są przeznaczone na streama ogólnie, bo plus jest. Trochę ich jest. Jest 60 w sumie. Różnych, ale dzisiaj zdążymy zrobić, nie wiem, no. Chciałbym, żebyśmy zrobili do tego czwartego. byłoby świetnie. Poziom skomplikowania nie jest jakiś duży, więc. Więc zacznijmy może od pierwszej zagadki. Naszym pierwszym. Są generalnie różne tutaj. Różne rodzaje puzzli, różne rodzaje sudoku, ponieważ sama aplikacja bazowana jest na Miracle Sudoku, które rozwiązywaliśmy we czwartek zeszły po streamie Sirius Sama, czyli tego rodzaju zagadką, gdzie obowiązują normalne zasady sudoku i są pewne dodatkowe obostrzenia. Ta aplikacja ma kilka różnych wariantów. Pierwszym z nich jest tak zwane właśnie. Mówię, są różne rodzaje puzzli. Jest pierwszym, który napotkamy dzisiaj, jest non-consecutive sudoku. Cześć Xon, ja muszę zrobić na weekend czyszczenie swojego pieca. Non-consecutive sudoku, które zasady przedstawiam na ekranie w chwili obecnej. Obowiązują normalne zasady sudoku, czyli w danym kwadracie w danym kwadracie może być tylko jedna cyfra od 1 do 9. W danym rzędzie i w danej kolumnie może być też tylko jedna cyfra. Przy czym również bloki położone obok siebie nie mogą zawierać następujących po siebie cyfr. Co to oznacza, że jeżeli mamy tutaj jedynkę, to obok niej nie może być dwójki. Ta druga zasada działa też między kwadratami. Tak, to jest tak, że tutaj nie może być dwójki i tutaj też nie może być dwójki. Po prostu w bloku obok nie może być tej następującej cyfry.
Czyli może to wyjść jakby poza kwadrat 3 na 3. Między kwadratami to może działać. Czyli obok tej czwórki nie może być piątki. Tutaj, o, w tych zaznaczonych nie może być piątki. To jest, taka jest zasada. No dobra, to jest to prosty wariant. Zacznijmy może od początku. Tu możemy już stawić piątkę w liniach prostych nie może się, no tak. No bo nie może, plus jest to dodatkowe obostrzenie z drugiego punktu. Dlatego w jedynce napisałem obowiązują normalne zasady. Cześć Szafirku, witam serdecznie. Dzisiaj będzie czwartkowo, bo dzisiaj szukamy gołych singli w naszej okolicy. W takim gołym singlem w kwadracie numer 5 jest piątka, ponieważ można ją wstawić od razu, bez rozpisywania sobie ołówkiem wariantów. Mianowicie tutaj, jak sobie najedziemy na tę piątkę, to widać, jakie pola ona pokrywa. Widać, że te bloki są w kwadracie piątym pokryte przez tę piątkę. Ale także tutaj piątki być nie może, bo obok jest szóstka, obok szóstki nie może być piątki, więc stawiamy pierwszą piątkę, to już mamy z głowy. W kwadracie dalej patrząc numer 8, tu nie może być piątki, tu nie może być piątki przez tą piątkę w kwadracie drugim i tu nie może być piątki, ponieważ jest obok czwórki, czyli zaznaczymy sobie ołówkiem, że piątka może być tylko w tych dwóch blokach. To jest przydatne tego rodzaju notowanie. Poleca się najczęściej, żeby notować ołówkiem, kiedy notować ołówkiem, kiedy są dwie możliwości w danym kwadracie, żeby była dana cyfra. W bardziej skomplikowanych wariantach zaznacza się też po 3, 3H3. Także co dalej? Tutaj możemy w kwadracie piątym wstawić siódemkę, ponieważ siódemka w kwadracie czwartym widzi te dwa bloki i ta szóstka również pokrywa ten. Ta szóstka pokrywa ten, więc tu możemy wstawić siódemkę, przez co tu możemy wstawić siódemkę ołówkiem. Czwórkę możemy... A nie, czwórka to już jest... Ale czwórkę możemy wstawić w kwadracie numer 2, ok, więc uratowane. Tu nie może być czwórki, tu nie może być czwórki przez te dwie czwórki. Obok piątki nie może być czwórki, obok trójki też nie może być czwórki, więc to musi być czwórka w kwadracie numer 2. Co dalej? Czy tu możemy wstawić czwórkę? Nie, możemy wstawić ją ołówkiem w te dwie kratki. Nie ma zasady, Okse, nie ma zasady. Gdzie jest najlepiej zaczynać? Tutaj najlepiej jest zacząć, bo było najwięcej danych po prostu. Najwięcej liczb pokrywało ten środkowy kwadrat, ale to nie jest regułą. To zależy od zagadki. Ta trójka pokrywa to pole, więc tu nie może być czwórki. Okej, okay, co możemy... Czego nam tutaj brakuje? Dwójki nam tutaj brakuje. W kwadracie środkowym dwójka może być tu przez to, że ta trójka pokrywa tą kratkę. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I teraz tak, 8 nie może być w tej kratce, 9 może być wszędzie. Ja nie będę na razie tego odnotowywał. Chociaż mogę, to nie jest jakaś wielka szkoda, żeby odnotować, że tu jest 8. I teraz rozglądamy się po planszy, jakie my mamy dalej dane, jakie my mamy możliwości, co my możemy zrobić. Możemy tutaj trójkę wynotować w kwadracie numer 8. Zobaczcie, tu nie może być trójki, tu nie może być trójki przez te dwie trójki. Ta trójka pokrywa też to pole, więc tu mamy trójkę i piątkę. Teraz, jeżeli w danym kwadracie dane dwie cyfry mogą być tylko w dwóch tych samych miejscach, no to nie mogą być w danym kwadracie gdzie indziej. Czyli jak tutaj wstawimy trójkę, to tutaj musi być piątka. Jak tutaj stawię piątkę, to to musi być trójka. Te dwie cyfry już nie mogą być w żadnym innym miejscu w tym kwadracie i w tej kolumnie. Także my to sobie zaznaczymy. Ja to sobie zaznaczam zawsze
ten sposób. Zapisuję po prostu na środku dwie cyfry, żeby to rozróżnić. Wiem po prostu, że w tym miejscu nie może już być trójki ani piątki. W tym miejscu też już nie może być trójki ani piątki. W tych kwadratach. Ok. Co z tego wynika? Co z tego teraz wynika? Nic konkretnego. Gdzie może być jedynka w tym kwadracie numer 8? Jedynka może być w tych dwóch miejscach. Właśnie przez to, co przez chwilą powiedziałem, że tu nie może być tej jedynki, bo tu będzie trójka i piątka. Więc jedynka będzie w tych dwóch miejscach. Dwójka. Nie mamy za bardzo danych, żeby wstawić dwójkę w kwadracie na dole. Wiemy, że tu nie może być dwójki, ponieważ zawsze wtedy dwójka... No, tu nie może być dwójki, bo tu jest 3 i 5. Ale w pozostałych kwadratach dwójka... O, tu nie może być dwójki też, zobacz. Tu nie może być dwójki, bo tu jest trójka, która pokrywa ten... ten kwadrat. Dwójka poza tym... Okay, czyli tu nie może być dwójki, czyli to może być dwójka. Dużo nam to nie pomaga. Trójka może być tu, czwórka jest tu, piątka, szóstka. Gdzie może być szóstka? Szóstka też może być wszędzie. Siódemka. Okej, okay, to sobie chyba odpuszczę ten kwadrat, bo on nie jest zbyt ciekawy. Spójrzmy na ten rząd, bo on wydaje się być w miarę rozwiązywalny. Zaraz zobaczymy, na ile to jest prawda. Rząd numer 5. Jedynka. Jedynka może być w tych dwóch miejscach. A to, tego nie będę zaznaczał, bo... jak zaznaczam sobie w rogu, to znaczy, że w obrębie danego kwadratu 3 na 3 może być tylko jedna możliwość. Jakbym zaznaczył tutaj, to nie ma to większego... nie byłoby to dla mnie pomocne, więc tego nie będę zaznaczał. Będę pamiętał, że tutaj tylko mogą być jedynki. Dwójka może być tylko tu, trójka, czwórka, piątka. Gdzie może być piątka też jest. Szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Aha, czyli też ten rząd jednak okazał się nie być zbyt pomocny, bo... Tu nie może być ósemki, ale poza tym ósemka może być wszędzie indziej. A nie, tu nie może być też ósemki. Tu nie może być ósemki, tu nie może być ósemki. Okej, ale to znowu za bardzo nam jakoś nie pomaga. Dobra, więc to nam bardzo nie pomogło. Co my teraz robimy? Już się zastanówmy w tym rzędzie. Co da radę zrobić? Dwójka może być tu i tu, trójka, czwórka, piątka, szóstka, a szóstki nie może być tutaj, poza tym może być tu i może być tu, także znowu bardzo pomocne to nie jest. 7, 8, 9 też nam bardzo nie pomaga. Mam wrażenie, że przekombinowuję i... Tak, przekombinowuję, bo to jest goła dziewiątka. Tu może być dziewiątka przez sudoku, po prostu. Więc... tu może być dziewiątka. Przez co tu może być ósemka, tu może być dwójka. To było, zdecydowanie trwało zbyt długo. I cóż, brain fart się zdarza, ale wybrnęliśmy z tego szczęśliwie. Nie wiem, dlaczego ta dziewiątka mi... Nie wiem, dlaczego ta dziewiątka mi tu umknęła. No przecież to było od samego początku. Okej, to też oznacza, że tu może być dziewiątka. Bo te dwie dziewiątki pokrywają te pola. Mamy dwójkę i mamy ósemkę. Aha. Co nam to daje? Tu może być... O! To nam daje ósemkę w kwadracie numer 6. Przez to, że... Ósemka nie może być tutaj, ósemka nie może być obok siódemki, więc ósemka jest w tym rzędzie, w kwadracie numer 4, w rzędzie numer 6. Przez co w kwadracie numer 6, jak zobaczymy, gdzie może być ósemka, ósemki nie może być tu, przez tę ósemkę. I przez to, że tylko tu mogą być ósemki w kwadracie numer 4,
to one zawsze będą w rzędzie numer 6, w kwadracie numer 4. Ich nie może być tutaj, w kwadracie numer 6. Czyli to musi być ósemka. Teraz tu nie może być siódemki, bo obok jest ósemka, więc tu musi być siódemka. Więc mamy siódemki. Okej, dobra. Znaczy tu mamy siódemkę. Nie mamy większej ilości siódemek, tu mamy siódemkę. Teraz, żeby niczego nie przeoczyć. Tak, w pionie też, na sąsiedztwo w pionie też działa. Mhm. Piątki. Nie może być piątek, tu nie może być... Okej, mamy, możemy sobie odnotować dziewiątkę w kwadracie numer 6. Ponieważ to nie mogą być dziewiątki, to muszą być dziewiątki w takim razie. Przez co to muszą być dziewiątki, ja tego na razie nie będę sobie odnotowywał. To raczej nie jest przydatne teraz. Trójki. Tu mogą być trójki. Tylko i wyłącznie w tym kwadracie. Szóstki. Mogą być tylko tutaj. W tym kwadracie. Dobrze myślę, dobrze myślę. W tym rzędzie możemy już pisać jedynkę. Bo to jest jedyna cyfra, której brakuje w tym rzędzie, więc to jest jedynka, więc to jest też w miarę proste i to mi w miarę niestety mknęło. Przez co teraz w kwadracie numer 6 jedynka może być też tylko tu, więc to jest para 1-4 w tym rzędzie, bo jedynka i czwórka może być w kwadracie numer 6 tylko w tych polach. Przez co wpisuję 1-4 i przez co mamy też dziewiątkę tutaj od razu, okej. Okay. Czyli gdzieś z tym idziemy, gdzieś z tym idziemy. Jedynka, czwórka, tu mi się zgadza, czyli teraz tutaj mogą być jedynie w tych polach. Jeden, dwójka. Trzy, cztery, pięć. I już możemy od razu je wpisać przy okazji, ponieważ tu nie może być dwójki, ponieważ sąsiaduje z nią jedynka. Czyli tu musi być dwójka, tu musi być piątka w takim razie. Aha, aha. Czy to nam, co nam to daje? Wiemy, że w tym rzędzie musi być, muszą być trójka, szóstka i ósemka. Aha, zobaczcie, jakie w ogóle ciekawe mamy ustawienie tutaj. Tu jest 3, 6, 8, tu jest 3, 6, 8, tu jest 3, 6, 8. Jakby możemy mniej więcej wiedzieć po tym, jakie cyfry będą. 9, 2, 5, 9, 2, 5, tu będzie 9, 2, 5, oczywiście. I... Okej. Okay. I wiem już, gdzie będzie dwójka w kwadracie numer 4. To nie może być dwójki przez tę dwójkę i tu nie może być dwójki przez jedynki, więc tu będzie dwójka. Więc tu nam zostaną dziewiątka i piątka bodajże. Tak, piątki tutaj być nie może i piątki tutaj być nie może, więc to jest piątka. I to jest dziewiątka w takim razie. Szóstka, ósemka, 3, 6, 8. Tego chyba nie damy rady rozwiązać teraz. Tej sekwencji, więc to sobie zostawię na razie. Dziewiątka może być tylko w kwadracie numer 7 w tych miejscach dwóch. Czwórka w tej kolumnie. Czego nam brakuje w tej kolumnie? Jedynki. Ale nie, to w ogóle nie ma co o tym myśleć. Zobaczyłem tę szóstkę, zauważyłem tę szóstkę. I to musi być para 6-9, noise. 6-9 para jest tu. W kwadracie numer 2. Co to dla nas oznacza teraz w praktyce? Dwójki.
mogą być tylko w tym miejscu. Cześć, Sylwia. A, no tak, bo tu nie może być szóstki, więc to od razu będzie szóstka i dziewiątka. Dziewiątka i szóstka. Nie ósemka, szóstka, okej. Okay. Otóż, no, ja mogę niestety przez tremę. Znaczy tremę, no po prostu mam laga. Klątwa let's playera, no. Także czwórtkę i dziewiątkę już mamy. Teraz tak, cztery, dobra, nieistotne, ale spójrzmy jeszcze na ten kwadrat, bo tu zostały nam tylko cztery cyfry do wstawienia. Czy my możemy coś z tym zrobić? 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tu nie może być. Te dwa miejsca mamy tylko. Te dwa miejsca nam zostały w tej kolumnie. Co nam zostało w tej kolumnie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szóstkę mamy tutaj, bo tu jest piątka. Tu nie może być szóstki. Tu jest szóstka. Jeżdżę na D8. Dwójka na środku dziewiątego kwadratu. Okej, okay, zobaczymy. Tu jest jedynka w takim razie. Tu jest dwójka w takim razie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nam zostało. Tutaj. Więc to oznacza, że w tej kolumnie możemy wstawić jedynkę, bo może być tylko tutaj. Zobaczcie, że mamy wszystkie cyfry wstawione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, więc jedynka musi być tu. Cześć, Krystian. Jedynka. Może być tylko w tym miejscu w kwadracie numer 3 przez tę dwójkę. Więc jak mamy takie ułożenie cyfr, że jak mamy. Spójrzmy na kwadraty 3, 6 i 9, na te kwadraty. Mhm. W kwadracie drugim mamy jedynkę w rzędzie. Jedynkę, której nie ma w kolumnie numer 7. I w kwadracie numer 6 mamy również jedynkę, której nie ma w kolumnie numer 7. Czyli gdzie może być jedynka w kolumnie numer 7? Tylko w tych dwóch miejscach. Siódemki, ósemki, które można wstawić w... A, okej. Okay. Dobra. Faktycznie. To było łatwe. Znowu. Bo tutaj nie może być siódemka. Nie. Dobrze, że mi pilnujecie. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że lekki backseating będzie społecznie nieszkodliwy. Tylko lekki. Nie przesadzajmy od razu. Z tym. No, wstaw tam 7 i 8. Okej. Wstawiłem. Co dalej? W takim razie możemy wstawić. Tu można wstawić trójkę. I to można było wstawić już od dawna. Mamy parę 6, 8 w takim razie w tym. W tym kwadracie. I ona jest, wydaje mi się, nie do rozwiązania jeszcze. Cześć, Placku. Tutaj możemy wstawić trójkę. Tu jest trójka też. No, okay. Te 3, 5 w kwadracie ósmym. Aha, też można wstawić od razu. I co nam to zostawia w... Patrzę teraz dokładnie na te wszystkie pozostałe cyfry, czy czegoś nie zostawiłem, bo pomijam straszne rzeczy. Jeden, tutaj dwójka, może być tutaj. Czego nam generalnie? Dwójki, pewnie siódemki i ósemki.
ósemki nie może być tutaj. Dwójka musi być tutaj, siódemka musi być tutaj, dobra. Czyli to wiemy. Dwójki nie będzie w środeczku, bo ta dwójka jest, o, tak ustawiona, nie ma szans, Sylwia. Te dwójki są pokryte, bo to jest dwójka, to jest dwójka, to jest dwójka, to musi być dwójka w takim razie. Co z tego, co wstawiliśmy, czy coś z tego może się przydać nam? Siódemki, ósemki. Ósemek mamy mało. Te jedynki w ostatnim kwadracie. Da się wstawić od razu. Przez co dwójki od razu, też dwójkę od razu tutaj możemy wstawić. Dobra, dobra, czujnie. Co mamy w tym rzędzie teraz? 1, 2, 3, 4, piątkę czy możemy gdzieś wstawić? Tu nie może być piątka. Ale tu może być piątka w tych dwóch kwadracikach. Szóstka. O, ba, 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 ba. I ósemka. Ósemka nie może być tu, czyli ósemka musi być tutaj. W tym miejscu. Ósemkę możemy od razu wstawić w kwadracie numer 9, bo tutaj jest dziewiątka, a reszta sudoku. Czyli tu siódemkę też od razu możemy wstawić. Zobaczcie, jak mocna jest ta ósemka, bo ona pokrywa nam te cztery kwadraty. Trzymaj się, Krystian. Te cztery pola pokrywa, jeżeli chodzi o siódemkę. I dziewiątkę, ale dziewiątkę już mamy. Co dalej? Co dalej możemy wstawić w 7, 8, 9 czy szóstkę możemy wstawić? Nie wygląda. Czy trójkę możemy wstawić? Na pewno możemy stwierdzić, gdzie jest trójka. Tu, tu. I tu, okej, okay, dobra. Czyli tu możemy już wstawić trójkę od razu. Tym razem popracowałem. Nie ma, że nie mogę wstawić. 1, 2, 3, 4, 5. Czy piątkę możemy gdzieś wstawić? Nie. Czy szóstkę możemy wstawić? Tu nie może być szóstki. Poza tym... No dobra, to nie możemy. Czego nam tu brakuje? 1, 2, 3, brakuje nam czwórki. Tu nie może być... Tu nie może być czwórki. Liczby mogą się... Tak, mogą się powtarzać po przekątnej. Tutaj nie ma ograniczeń co do tego. Tu mamy dwójkę, więc tu nie może być trójki. Tu nie może być trójki. Tu nie może być trójki. To nam nie pomaga. A w tej kolumnie. Ja Splendor, witam serdecznie z powrotem. W tej kolumnie. 1, 2, 3. Czwórka może być tu. I tu. Czyli to nam bardzo nie pomaga. Piątka, szóstka, gdzie może być? Wszędzie, z tego co widzę. Siódemka, ósemki nie może być tu. Okej. Okay. Tu nie może być ósemki. 1, 2, 3. Czwórka może tu być. Tu nie może być ósemki. I tu nie może być ósemki. Czyli w kolumnie siódmej tu musi być ósemka. Tylko w tym miejscu. Dobra. Czyli mamy ósemkę. 1, 2, 3. Czwórka może być w tych dwóch miejscach. Piątka i szóstka. Też może być w tych dwóch miejscach. Fuck off. nie podoba się to dla mnie. Chyba ten sam pattern co w środkowym rzędzie kwadratów, czyli ten. 1, 7, 4, 9, 2, 5. Ale gdzie? A, że tutaj. Tak? Może być. Siódemki. Gdzie mamy siódemki? Tutaj, tu, czyli tu mogą być siódemki. O.
Ja w tym momencie zawsze jak się gubię, to patrzę sobie na cyfry, jakie mi zostały jeszcze do wstawienia. Tu można wstawić jedynkę na spokojnie. Tutaj jest pokryte i tutaj przez sudoku po prostu. Więc tu na pewno można wstawić jedynkę. I teraz mamy tylko te dwie, których na razie nie możemy wstawić. Cześć samuraju. Te dwie jedynki. Cześć, to ty z masłem. Dwójka teraz, ale dwójka już tutaj. Tutaj nie można wstawić dwójki, czyli dwójka jest w tych dwóch kwadratach, czyli dwójka jest tu, tu i tu. Tu musi być dwójka, dobra, to jest dwójka. Czy dużo? Nie, jesteśmy na pierwszym puzzlu dopiero. Piątka w tym rzędzie, gdzie może być piątka. To nie może być piątki. Tu nie może być piątki i tu nie może być piątki. To musi być piątka w takim razie. Szóstka. Szóstka może być w tych dwóch miejscach póki co. Czego nam brakuje? 1, 2, 3, 4, 5. Szóstki, siódemki i ósemki. Jeżeli dobrze myślę. Bo dziewiątkę mamy. I nie będziemy mogli na razie ich stawić. Tu nie może być siódemki. Piątka w dziewiątym kwadracie. Tak, faktycznie. Tutaj można wstawić piątkę. Jeden, dwa, trzy, czwórka nam została do wstawienia. Piątka i szóstka. Czwórka i szóstka. Tu musi być szóstka, bo tu jest siódemka, to nie może być, więc tu musi być czwórka. To musi być jedynka, czwórka, jedynka. Po prostu rozwiązujemy... wnioskujemy z naszych poprzednich oznaczeń, które poczyniliśmy. To musi być czwórka przez sudoku. Teraz to już powinno iść. Czwórka przez sudoku, obok jest piątka. To musi być czwórka w takim razie. Czyli to musi być czwórka w kwadracie numer 7. Okej. Tej kolumnie. 1, 2, 3, 4, 5, szóstka i dziewiątka. Czyli tu szóstka i tu dziewiątka. Co nam teraz daje? W tej kolumnie musi być. Co musi być? 7, 3, 5 bodajże. To nie może być trójka, to nie może być trójka, to musi być trójka. 1, 2, 3, 4. Piątka musi być tu, przez to siódemka jest tu. Teraz siódemka jest tu przez sudoku. Tu jest siódemka przez sudoku. Bo te dwie siódemki... ta trójka. Tu musi być trójka w takim razie też przez sudoku. 1, 2, 3, 4, 5. Piątka musi być w tym miejscu. Szóstka przez to. Zobaczcie, te dwa kwadraty musi być w tym miejscu. Ósemka jest tutaj, szóstka jest tutaj. Także to już będzie z głowy. To już szybko pójdzie. Szybko pójdzie. Pół godziny, Boże. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 nam potrzebne. Tu jest dziewiątka, ósemka. Tu jest dziewiątka, dwójka, ósemka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I jest komplet. Dobrze. Dobra, okej. Okay. Pierwsze puzzle skończone. Niesamowite. Dobra. Teraz, moi drodzy, termosudoku. Czym się różni termosudoku od... Czym są te termometry? O co chodzi w termometrach? Dlaczego mamy tutaj te termometry? Już wam mówię, dlaczego mamy te termometry. Mamy mianowicie nowe obostrzenie. Do tego, że bloki położone obok siebie nie mogą zawierać następujących po sobie cyfr, dochodzą termometry. O co chodzi w termometrach? Cyfry na termometrach muszą układać się rosnąco, zaczynając od bańki. Innymi słowy, jeżeli ja tutaj wstawię powiedzmy czwórkę, to tu już nie może być 1, 2, 3, tylko to musi być 5, od piątki do dziewiątki.
Czyli, nie wiem, na przykład w ten sposób, nie? 4, 5, 6. Chodzi o to, żeby rosnąco w tę stronę. Od bajniki do czubka, rosnąco, żeby szły liczby. To jest bardzo ciekawe ograniczenie. I zaraz wam to pokażę na przykładzie. Mam nadzieję. Zacznijmy sobie od tego termometru. Posortowane rosnąco. W sensie, że... Jak... Powiedziałeś słowo, którego nie rozumiem. W sensie, co to znaczy inkrementować? No przepraszam, ja nie znam wszystkich słów. Dobra. Zaczniemy sobie od termometrów. Co może być w termometrze, w którym mamy 5 pozycji? Zwiększać o 1. Dobra, nie. To nie może być. Tak, co może być w... Przede wszystkim w termometrach w tym polu nie może być w tych polach nie może być jedynki i w tych polach nie może być dziewiątki. Tylko na końcu może być dziewiątka, tylko na początku może być jedynka. To jest pierwsza zasada. W ogóle bym zobaczył, czy z Sudoku już możemy w ogóle cośkolwiek rozwiązać i z naszych restrykcji, które mamy, damy radę wstawić szóstkę w kwadrat numer 4, przez to, że tu Sudoku, tutaj siódemka, to tu musi być szóstka. Najpierw zamiast sobie utrudniać, ułatwmy sobie. Zobaczmy, czy po prostu nie da się czegoś zrobić najpierw przez Sudoku, bo to by nam ułatwiło sprawę. Co do tych szóstek, tu nie mogą być, to nam nic nie zmienia. Jedynki... Nie bardzo, trójki mogą być tylko tu, w tym rzędzie. Co mam w ogóle? Jedynki nie mamy, dwójek mamy, trójki mogą być też tutaj, nie wynotowuję tego. Nie mamy czwórek. Nie mamy piątek. Szóstki mamy. A szóstki też nam za dużo nie podpowiedzą. Siódemki. Dobra. Tu trójki. Tutaj siódemki nie może być. Czy z miejsca nie rozwalać termometr o długości 5? Jedynka, trójka, piątka, siódemka, dziewiątka. Przykładowo. Taki może być termometr. A, czy to z miejsca nie rozwala? Czy w sensie, czy to nie może być jedyna możliwa kombinacja? W sumie, czekaj. I dwójka, czwórka... Tak, to jedyna możliwa, okej. Okay. Czyli faktycznie. Mhm. Czyli to nam rozwala, bo tutaj nie możemy wstawić, powiedzmy, jedynki, czwórki, szóstki, ósemki. Jedynki, dwójki nie możemy, czyli tu jest 1, 3, 5, 7, 9. To analogicznie 1, 3, 5, 7, 9. Także te termometry już mamy rozwalone od razu. Z tymi nie będzie tak łatwo, bo to są tylko 3 pozycje, ale zobaczymy, co da się zrobić. Najpierw to w ogóle możemy wstawić już sobie siódemkę w to miejsce. Nie jest odbicie po przekonać całe Sudoku. Ja nie lubię ich tak rozwiązywać. Nie lubię rozwiązywać Sudoku. Ja chcę się poruszać w ramach tej restrykcji, w tych restrykcji. Ja jak wiem, że może być symetria, odbicie lustrzane, a ja po prostu, dla mnie to jest to oszukaństwo. Ja nie lubię tak rozwiązywać. Trójka nam się tutaj od razu rozwiązuje przez to, co wynotowaliśmy. Trójki. Piątki, mamy piątkę. Trójki, tu można wstawić trójkę od razu. Zostają nam na dobrą sprawę tylko tutaj trójki i tutaj trójki. Ich na razie nie możemy ugryźć z żadnej strony. Czy jedynki nam się jakoś zmieniają? Tu może być jedynka. Hmm.
Poza tym nie za bardzo. Dwójki jeszcze nie mamy. Trójki przed chwilą ogarnęliśmy. Czwórek dalej nie mamy. Piątki. Mamy całe dwie piątki na planszy. I one nam... Okej, one nam trochę pomagają. Tu muszą być piątki. A ta piątka, czy tutaj może coś być? Tu nie może być. Piątek, nie, dobra, to nam nie pomaga. Jakoś bardzo, tu nie może... O, ale tu może być piątka w kwadracie środkowym, przez to, że w tym rzędzie nie może być już piątek, poza kwadratem szóstym. Tu nie może być piątek, bo obok jest szóstka, więc tu musi być piątka. Okej, bardzo fajnie, więc to mamy. Tu jest piątka i tu musi być piątka przez to, bo tu przez sudoku, tu przez szóstkę, tu musi być piątka. Fajnie, fajnie. Tu musi być piątka teraz. Tu musi być piątka. Okej. Okay. Rozwalamy piątki. Nie ma piątek. Żebym ja czegoś znowu nie przeoczył. Tu mogą być tylko piątki i tu nie ma z tym problemu, więc zaznaczę sobie te piątki. I tutaj tak samo, tu nie może być piątki, ale poza tym wszystko inne może być piątko. Dobra, piątki, szóstki. Kwadrat szósty, piątki są do rozwiązania moim zdaniem. Ja tego... Dlaczego ja tego nie widzę? Może zaraz zobaczę. Nie czekaj. Piątki. W kwadracie szóstym piątki są do rozwiązania. Tu nie może być piątek. Nie, wy... Dlaczego te piątki mogą być do rozwiązania? Czego ja nie widzę? Termometr. Bo tu nie może być piątek, faktycznie, macie rację. Piątka nie... Nie no, piątka może być w bańce. Ale... Nie, piątka może być w bańce. Tu może być... Bo czekaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A, no i co dasz... No tak, bo jak dam piątkę, to musi być siódemka albo ósemka. Okej, dobra, to faktycznie. Piątki nie może być w bańce w ten sposób. Dobra, okej, więc to musi być piątka. Mhm. Okej. Dobra, to widzę. To widzę. To musi być przez to piątka i to musi być piątka, czyli mamy wszystkie piątki. Dobra. Status muzyki w ogóle sprawdzę. Jeszcze sobie leci, to niech leci. Okej. Czyli piątki mamy wszystkie chyba złapane, fajnie. Czyli to powinno nam też trochę ułatwić robić szóstki, chyba. Tu nie może być szóstki, więc tu musi być szóstka. Tu musi być szóstka, bo to sudoku i te dwie przez piątki są pokryte, więc to musi być szóstka. To musi być szóstka, bo przez nasze oznaczenia ołówkiem. Tu musi być szóstka już do wstawienia, bo tu nie może być szóstki, więc to musi być szóstka. Tu musi być szóstka w kwadracie numer 1 i w kwadracie numer... No dobra, to wszystkie szóstki też od razu wstawimy. Tu nie może być szóstki, tu nie może być szóstki i tu nie może być szóstki. Tu musi być szóstka, tu musi być szóstka. Mamy chyba wszystkie szóstki, okej. Okay. Dobra. Więc łatwo na razie, całkiem. Sprawnie, szybko. Czy... Siódemki możemy wstawić teraz od razu. Tu możemy wstawić siódemkę, bo sudoku i tu obok szóstki nie może być, więc tu musi być siódemka.
Dobra, czyli tu od razu już się też powinno tak. Tu nie może być siódemki, to nie może być siódemki. Wszystkie siódemki, dobra. Ósemki. Czy możemy coś zrobić z ósemkami, czy żebym się nie rozpędzał? Ósemki, dziewiątki. Ósemkami może być już trochę ciężej. Bo... nie mamy żadnej chyba na polu. Czwórek! Czwórkę możemy wstawić pierwszą, zobaczcie. To nie może być czwórka, bo obok jest piątka. To nie może być czwórka, bo obok jest trójka. I to nie może być czwórka, bo obok jest piątka, więc to musi być czwórka. Co będzie w takim razie tutaj, w tej... To musi być dwójka. To nie może być jedynka i to nie może być trójka, więc to musi być dwójka. Czwórka, to musi być... O kurwa. Czekaj, wróć. Coś tu się nie zgadza. Nie, tak? A, dziewiątka działa, faktycznie, okej, dobra. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że dziewiątki nie mówię, dlaczego ja się tak ograniczyłem. Przecież faktycznie dwójka, trójka, piątki tutaj nie może być, szóstki, siódemki, ósemki, ale dziewiątka tutaj może być, więc dziewiątkę tutaj wstawiamy. Dobra. Dwójkę od razu możemy wstawić też tutaj, przez tę jedynkę i możemy tutaj wstawić, czego marku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli ósemka możemy tu wstawić. Okej, czyli czy my, co my, w tym rzędzie co jest, jeden, dwójka idzie tu, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka idzie tu. Dobra. Dziewiątkę możemy wstawić tutaj przez to, że w kolumnie dziewiątej. Jak spojrzymy, co jest. Co mamy? Jedynkę, dwójkę, trójkę. Brakuje nam czwórki, 5, 6, 7, 8 i dziewiątki. Dziewiątka już pokrywa te pole, więc tu musi być dziewiątka, tu musi być czwórka. Czwórkę możemy wstawić w kwadracie numer 6. To nie może być czwórka, to przez trójkę, więc to musi być czwórka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ósemkę. I dziewiątkę musimy wstawić. Ósemka jest tutaj i dziewiątka musi być tutaj. Dobra. Czy możemy wstawić... Tak, możemy wstawić ósemkę w środkowym kwadracie. Już nawet bez tej ósemki mogliśmy. Bo tu siódemka, siódemka, siódemka. Czyli to musi być ósemka. Czego nam brakuje? Dwójka nie może być tutaj. Trzy, czwórka nie może być w środkowym polu, więc musi być tutaj. 5, 6, 7, 8, 9 jest tu. Super. Super. Gdzie idziemy dalej? Możemy już sobie w tym rzędzie odnotować, gdzie są, jakie trzy cyfry muszą tutaj być. Jedynka, 2, 3, czwórka, 5, 6, 7, 8. Tutaj nie może być czwórki. Tutaj nie może być jedynki i tutaj nie może być ósemki. I czy coś jeszcze wiemy? Wydaje mi się, że to wszystko. Tak, to wszystko, ale dzięki temu wiemy, co tutaj może być. Jeden, dwójka gdzieś tu musi być chyba. Tak, i to będzie, tutaj będzie dwójka. Dwójka, trójka, czwórka musi być tutaj, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, czyli to musi być dziewiątka, sorry, dziewiątka. Raz, dwa, trzy.
Dobra, dziewiątka musi być tutaj w takim razie, przez to, że sudoku. Ja, ósemka w bańce nie rozwala termometru na górze. Tu nie może być ósemki. Okej, no, więc to jest jedynka, czwórka, ósemka. I ten termometr, co tutaj może być? Dwójka nie, trójka nie. Czwórka tutaj może być. Piątka nie, szóstka nie, siódemka nie, czyli to musi być czwórka. Co nam zostaje w tej kolumnie? 1, dwójka do wstawienia, 3, 4, 5, 6, 7, ósemka tu. Coś mamy mało tutaj tych wartości, o co tutaj chodzi? Tu możemy na pewno wstawić od razu też, bo tutaj będzie 8, 1, 4 nam brakowało, więc tu będzie dwójka. Czy możemy ósemkę, jedynkę albo czwórkę od razu wstawić? Chyba. Tak, możemy tutaj czwórkę wstawić od razu. Więc to nam zostaje ósemka, jedynka. Tutaj też 4, 8, 1 będzie. 4, 4, 4, 8, 8, 8, 1. No, to już jest porobione. To już jest koniec tego puzzla praktycznie. 9, 7. Tutaj jedynki brakuje, więc stawiamy jedynkę. To musi być teraz tak. Jedynka, jedynka. Jedynka musi być tu. Trójka musi być tu. Ósemka, dwójka. Dwójka. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 i porobione, dobra. Także to nam poszło zdecydowanie sprawnie. I z tej okazji skoczę do toalety i zajmiemy się sandwich sudoku. Moje najmniej lubiane rodzaje sudoku, ale sobie jakoś poradzimy. Także ja zaraz wracam. Dobra. Wracamy do robienia sandwich sudoku. Co my tu mamy? Tutaj będą. Najpierw może wrzucę zasady standardowo. Normalne zasady obowiązują. Non-consecutive ograniczenie obowiązuje. Nonogramy. A co to? Nie znam. Myślę, że już nie mam wody. Bym się chyba zakatrupił, jakbym nie miał wody na taką pogodę. Mam jeszcze butelkę. A powodzenia. Powodzenia w robocie, Shinji. Liczbę podano obok rzędu kolumny. Równa się sumie cyfr położonych w danym rzędzie kolumny między jedynką a dziewiątką. Czyli, jeżeli tu mamy dziewiątkę i wstawimy gdzieś jedynkę, powiedzmy, że tutaj, nie mówię, że tu będzie, ale powiedzmy, że tutaj, to suma cyfr położonych w tych kwadratach musi się równać 29.
Co ja zrobiłem? Nie chciałem wstawić 1.9. Cofnij. Jeżeli tutaj nad kolumną mamy 14, to jak gdzieś tu wstawię 9, to musi być 14. Okej. To suma musi się równać 14. I to są nasze ograniczenia. Teraz tak. Mogę sobie na szczęście klikać na liczby, ale każdy wiersz i kolumna nie powinny mieć od 1 do 9. No tak. Ale cześć Zuk. Nie jest to problem, no po prostu jest to kolejne ograniczenie, które trzeba zaimplementować. I tyle. Dobra. Chodzi o położenie cyfr. Mhm. I dalej obowiązuje nas ograniczenie non-consecutive. Suma cyfr między cyframi 1 i 9. No, dobra. Bierzmy się do roboty. Najpierw zastanawia mnie ta dziewiątka. Musimy tutaj wstawić jedynkę. I mamy dwie możliwe kombinacje. Albo 2, 3, 4, 5, 7, 8, albo 3, 5, 6, 7, 8. To jest tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 cyfr. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tu może być jedynka. I 3, 5, 6, 7, 8, czyli raz, 2, 3, 4, 5. I tu może być jedynka tylko w tym rzędzie. Tylko tu może być jedynka. Ok, to jest pierwsza rzecz. Z tą czternastką teraz. Wiemy, że... No tak, w tym stylu. Na boku może być piątka po prostu. Wiemy, że tu nie może być dziewiątki. Wiemy, że tu nie może być dziewiątki, bo musi być coś pomiędzy. Gdzie może być dziewiątka teraz? Tu nie może być dziewiątki. Tu może być dziewiątka najwcześniej. Nie może być tu dziewiątki, zobaczcie! Dlaczego nie może być tu dziewiątki? Tu nie może być dziewiątki, bo ograniczenie sudoku. Tu nie może być dziewiątki, bo coś musi być pomiędzy. Tu nie może być dziewiątki, bo nie ma cyfry pomiędzy 1 i 9, która da nam 14. I dlaczego tu nie może być dziewiątki? Słuchajcie, bo jedyna kombinacja, która pozwala nam z dwóch cyfr ułożyć 14, to 6 i 8. Nie może być ósemki w tym rzędzie. Czyli to musi być dziewiątka. Mamy pierwszą cyfrę. Wisloud. Okej, super. Także to wiemy. Yes! Satysfakcjonujące jest to. W ten sposób rozkminianie. Teraz czy możemy w ten sam sposób rozkminić, gdzie może być jedynka tutaj? Może nie w ten sam Powiem więcej. Więcej niż jedynkę będziemy mogli wstawić. Już wam mówię dlaczego. Gdzie może być jedynka w tej kolumnie? Musi być znowu 14. Tu nie może być jedynki z tego, co mówiłem wcześniej. I zbyt ścisło tutaj jest. Tu nie może być jedynki, bo zasady sudoku, więc pozostają nam te trzy pola. Tu nie może być jedynki, bo coś musi być pomiędzy. Tu nie może być jedynki, bo nie może być 14 z jednej cyfry. Czyli tylko tu może być jedynka. Czyli te dwie cyfry to jest 6 i 8, czyli to musi być 6, to musi być... Sorry, to musi być 8. Okej, czyli to mamy. I to musi być przez to szóstka, przez sudoku, czyli to jest szóstka. Dobra, świetnie, znakomicie. Pierwsze kilka cyfr. Znasz w tej kolumnie numer 7 więcej cyfr, Immo. Ósemki, tu nie może być ósemki, tu musi być ósemka. Boże, co ja gadam? Głupoty gadam oczywiście. Masakra. Kolumnie numer 7, wnioskując po zasadzie 2. Jedynka, dwójki, nam tutaj brakuje dwójki, nie może być tutaj. Trójki, z tego nie zrobimy. Siódemkę możemy zrobić. W sensie, że siódemkę możemy gdzieś tutaj umieścić w tej kolumnie na pewno, przez to, że nie może być jej tutaj, ani tutaj. Czyli tu musi być siódemka w kolumnie numer 7. A! I możemy chyba też od razu załatwić tutaj z sumy. Co tutaj? Czyli nie może tutaj być siódemki. Tu musi być szóstka. No właśnie, bo to jest jedyna kombinacja z szóstką. Okej, dobra. Czyli to musi być piątka i to musi być trójka. Dobra.
Bo zobaczcie, tu mieliśmy szóstkę pomiędzy jedynką a dziewiątką. Jak patrzymy na nasze podpowiadajki z prawej, to widzimy, że w tych kombinacjach, gdzie są trzy liczby, szóstka występuje tylko w jednej z nich. Cześć, Zyzik. I biorąc pod uwagę zasadę numer dwa, możliwe było tylko jedno ustawienie w ten sposób. Okej, czyli to mamy zrobione. I w tej kolumnie przez to mogą być tylko trzy cyfry łącznie. I jakie to są cyfry? 1, to musi być 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. Tu od razu możemy wymazać czwórkę, bo jest pokryta przez tę czwórkę. Zasada numer 2 nam tutaj niczego nie eliminuje, więc damy sobie spokój. Wiemy, co też tutaj musi być. Robert Kubica. Bo mi tutaj przyjechał. Też chyba 247. No, też to jest 247. Bo tu jest, zobaczcie, 618, 618, tu też będzie pewnie 618, tu będzie 953, znowu to samo. Także dosyć schematyczny, tak jak... Ale to są w ogóle proste, to jest prosty poziom trudności, więc jakby wielkiej rewelacji tutaj nie będzie. Ale... tak. Tu musi być siódemka, bo ta szóstka i ta ósemka nam mówią, że siódemki nie może być w tych dwóch kolumnach. Więc zostaje nam czwórka i dwójka, czyli 2, 4, tego jeszcze nie załatwimy. 2, 4. Czyli tu nie może być siódemki. Ale nie lubię tego tak rozwiązać. Mówię, ja chcę mieć pokrycie w spełnianiu tych restrykcji. Więc... Ale chyba możemy już jedynkę wstawić. Tak, możemy wstawić jedynkę. W tym rzędzie nie może być już szóstki w tym rzędzie. Czyli pomiędzy dziewiątką a jedynką nie może być trójki, piątki, szóstki, siódemki, ósemki. Czyli to musi być jedynka. Aha, to musi być jedynka. Czy z tą trzynastką możemy coś zrobić? Wiemy, że jest... Tak, możemy wstawić dziewiątkę już tutaj, w tym momencie, bo wiemy, że tu jest trójka, czyli z naszych podpowiadajek wiemy, że nie będzie to żadna z tych dwóch kombinacji. 5, 8, 6, 7, bo musi być gdzieś trójka, czyli raz, dwa, trzy i to musi być już dziewiątka, także to mamy załatwione. Teraz tak, z trójką mamy tylko dwie kombinacje, 2, 3, 8, 3, 4, 6. I czy my możemy na tej podstawie, to może być 3, 8, 2, na spokojnie, i to może być też 3, 6, 4, czyli na razie wiemy tylko, że tu jest... 4, 6. Nie, nie wiemy tego. Nie wiemy, co to jest. Tu mogą być cztery cyfry. Tu może być czwórka, szóstka, dwójka i ósemka. 2, 4, 6, 8 tu może być. Innymi słowy. Teraz tak, tu mamy dziewiątkę. Spójrzmy, czy to nam coś mówi. Chyba nie. Wiemy, że tu nie może być jedynki. Okej, okay, bo muszą być co najmniej trzy przestrzenie. Czyli tu musi być jedynka w jednym z tych dwóch miejsc. Bo wtedy mamy albo trzy pola, albo cztery do wciśnięcia tych pozostałych cyfr. Czyli tu musi być jedynka. I tu musi być też jedynka przez to. Dalej. Wiemy, że to nie może być dziewiątki. Gdzieś to musi być dziewiątka, ale to nam na razie za dużo nie mówi. Zostawmy to na razie.
Czy ja mogę gdzieś jeszcze skorzystać? Ta 30. Czy ona nam coś... To nie może być jedynki, to wiemy. Tu nie może być jedynki, tu nie może być jedynki. W tym rzędzie. Czyli chyba możemy od razu wstawić jedynki. Jeżeli tu nie może być jedynki. Jak tu wstawimy jedynkę, to nie ma tutaj nigdzie przestrzeni, żeby wstawić, upchnąć pozostałe 5 cyfr i 9. Jak tu wstawimy jedynkę, to nie ma też możliwości, żeby upchnąć pozostałe 5 cyfr i 9 ani w górę, ani w dół. Tu nie ma jedynki, bo dwójka tu nie ma, tu musi być jedynka w takim razie, czyli wiemy też, gdzie musi być dziewiątka, bo zobaczcie, że pomiędzy jedynką a potencjalnym miejscem, gdzie jest dziewiątka, znajduje się dwójka, czyli to musi być ta kombinacja 6 cyfr, 2, 3, 4, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i wstawiamy dziewiątkę w to miejsce. Good. Jedynka w tym rzędzie nie ma jakiegoś rozróżnienia, gdzie tu może być jedynka. Czy możemy coś zrobić z dwójkami? Nie bardzo. Czy możemy coś zrobić z czymkolwiek? Czy możemy coś rozwiązać bez tego sandwicha? Możemy wstawić ósemkę w kwadrat numer 3. Przez sudoku. Tu nie może być ósemki, tu nie może być ósemki i tu nie może być ósemki, więc to musi być ósemka, więc to musi być jedynka, więc to musi być jedynka. Wiemy, co to musi być. 1, 8, 6, 2, 4, 7, 9, 5, 3 tutaj musi być. Right. I to musi być też 2, 4, 7. Czyli to musi być 7 od razu, wiemy. Tu musi być 7, 4 i 2. Czyli to nie może być 3. To nie może być 3 i 5 przez tę 4. To musi być 9, 5, 3. Super, dobra. To mamy w takim razie zrobione. 8, nic z tym nie zrobimy. 1, 1 wiemy, że muszą być gdzieś tu, tylko i wyłącznie. Rozejrzyjmy się po tym, co mamy na planszy. Mamy 16 do złożenia z 3 cyfr i mamy pierdyliard możliwych kombinacji, więc nic z tym na razie nie zrobimy. Ale czy ta 13 to będzie 9 na pewno. Dlaczego to będzie 9? Czy to będzie 9 w sumie? Jeżeli tu wstawię 1, tak. Mogę stawić 1 tylko w te dwa miejsca w rzędzie numer 7. Jeżeli tu wstawię 1, to pozostaje o dwa miejsca i tu mogę stawić 9 i to się zgadza. A jeżeli tu postawię 1, no to tutaj nie ma za bardzo gdzie zmieścić 9, więc to musi być... to musi być 9, do tego to musi być... O, błąd, sorry, tu musi być... Okej, źle, ślepy jestem, tu jest 9 w tym rzędzie, okej. I tu jest 4, 6, czyli tu będzie 3 i tu będzie 1 po prostu. Dobra, za bardzo kombinowałem. Dobrze, że zaznaczyłem, żeby mi duble pokazywała aplikacja, na wypadek jakbym był giga ślepy. Przydaje się. Co nam zostaje w tym rzędzie do wstawienia? 1, mamy 2, 3, 4, 5. Piątkę mamy gdzieś tu do stawienia. 6 i 7. Piątkę i 7. I na razie tego nie wstawimy. Nie.
siódemkę. Mamy do wstawienia tutaj. Co dalej? Spójrzmy sobie na tę trzynastkę, bo my mamy dwie kombinacje możliwe z trójką do złożenia. Ale wiem na pewno, że to nie będzie 2-3-8, bo tu nigdzie nie może być dwójki. To nie może być dwójka, to nie może być dwójka. Czyli to musi być też 3-4-6. Czyli to musi być 4 i to jest... szóstka. Okej. Okay. Słuchawka prysznicowa prawie... Boże! Co się stało? Co się stało, Dzuk? Killer Queen już dotknął tej słuchawki wcześniej. Czwórka, szóstka, czyli to mamy, czyli co może być tutaj? 3, 1, 7, 8, 2, 5 bodajże? Tak, jedynki, czyli tu musi być 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tu nie może być dwójki, ósemki. Tu nie może być ósemki, czyli ósemka może być tylko tu. Tu jest ósemka. Piątka. Piąta kolumna mnie zastanawia. Już wiem dlaczego, okej. Okay. Musimy tutaj wstawić, zrobić 5. Mamy tylko dwie możliwości, jak wstawić 5. I wiem już, że tutaj na pewno nie będzie, nie będziemy już wstawiać dziewiątki. Tu nigdzie. Bo z czwórki nie można wstawić między 1 a 9 czwórkę jedynkę z zasadami sudoku. To musi być w takim razie dziewiątka i to musi być piątka. Bo nie ma innej możliwości. To musi być siódemka i to musi być piątka. I to musi być dwójka i to musi być piątka. To w takim razie siada. W tym momencie. Dwójka. Tu musi być dwójka. Ósemka musi być tu w takim razie. Jeden, dwa, trzy. Czwórka musi być gdzieś tu. Ale mi się chowa chamsko. I szóstka. Szóstka musi być tu. Czwórka musi być tu. Okej. Co w tym rzędzie? 1, 2, potrzebujemy trójki. Trójki, nie mamy nigdzie trójki do wstawienia. Czwórka, piątka, szóstka i siódemka, czyli to jest 3, 7. Oczywiście i to jest 4, 6, 9. To nie może być szóstki. Tu nie może być dziewiątki. Ale to może być wszystko. Nie, to nie może być dziewiątki. Czyli to musi być dziewiątka. Jeden, dziewięć, dobra. Czyli tu mamy kanapkę. Znowu. Z dziewiątką i musimy gdzieś wstawić jedynkę. To będzie na pewno trzyelementowe, więc tu musi być jedynka. 2, 5, 2, 5, 6. Jest jedyna możliwa kombinacja. Tu jest szóstka. W takim razie... tu możemy wstawić trójkę, bo tutaj obok szóstki nie może być siódemka. 3, siódemka jest tutaj, czwórka jest tutaj, szóstka jest tutaj. No i to już powinno lecieć. Szesnastka. Czternastka. Nawet nie wiem, czy potrzebujemy teraz już tak bardzo tej kanapki. Tu jest piętnastka z trzech cyfr. I to pewnie będzie 258. Hmm.
biorąc pod uwagę, że tu wszędzie są konfiguracje. 258, 258, 258. Tutaj też będzie pewnie 258, ale to jeszcze zaraz zweryfikuję, jak będzie taka możliwość. Trzecia kolumna, no tak, trzecia kolumna to jest goły singiel jest tutaj. 1, 2, 3, 4, czy goła singielka, jak kto woli. 5, 6, 7 tutaj jest do wstawienia. Czyli tu musi być 7. Jeden, dwa, trójki nam tutaj brakuje. Trójki na razie nie możemy wstawić. Czwórki nam też brakuje. Czwórka. Czwórkę możemy wstawić tutaj, więc trójka jest tu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tu musi być dwudziestka. O, tu jest dwójka, tu jest czwórka od razu z naszego zanotowania. I tutaj jest tak, dziewiątka i mamy cztery, sześć. Tu nie może być jedynki, czyli to musi być jedynka, 2, 4, 6, 8 albo 3, 4, 6, 7. Dwójki nie może być tu 2, 4, 6, 8, bo tutaj nie ma dwójki. Tu nie może być dwójki, czyli jest 3, 4, 6, 7, czyli tu jest 7 i tu jest 3. Czyli to jest kolejne 2, 5, 8. Tu jest dwójka. Piątka, ósemka. To możemy już wstawić, bo tu jest szesnastka, więc wiemy, co to będzie za cyfra. Między jedynką a dziewiątką jest 3,8. 3,8 to musi być w takim razie piątka. 3,8, tak. 3,8 to musi być 5. I tu w takim razie jest też 1, 2, 3, 4. 4, tu jest czwórka, więc to jest czwórka, bo tu nie mogło być czwórki, więc tej kolumnie czwórka musiała być tylko w tym miejscu. Co dalej? Dwójki potrzebujemy. Tu będzie dwójka, bo w rzędzie 3 nigdzie indziej dwójki być nie może. Tu nie może być dwójki, tu nie może być dwójki, tu musi być dwójka. 1, 2, 3, tu nie może być trójki, tu musi być trójka, a więc to nam daje 4, 5, 6, 7, to nam daje ósemkę. W tym miejscu, w tej kolumnie, drugiej kolumnie już może być cyfra i to będzie 1, 2, 3, 4, 5, bo 6, 7, 8, 5 to będzie, czyli w tym, w pierwszej kolumnie też już powinniśmy móc ją uzupełnić, to będzie 1, 6, 2, 6, 2, 7, 2, okej, okay, i co nam tutaj zostało, 1, 2, trójka musi być tutaj, 4, 5, szóstka musi być tutaj, 7 i 9, 7 i 9 i te dwie kolumny to jest 1, 2, 3, 4, 5 i zrobione. Czyli kanapka jest zrobiona, a muzyka chyba się skończyła, więc wstawiam kolejną kompilację. Calm and Relaxing Music for Ace Attorney. To jest nasz dzisiejszy jam. I teraz moje ulubione puzzle, mój ulubiony typ. Miracle Sudoku. Miracle Sudoku. Czyli to, co robiliśmy na ostatnim streamie. Czyli zasady tutaj są takie. Obowiązują normalne zasady Sudoku, bloki położone obok siebie nie mogą zawierać następujących po sobie cyfr i cyfry nie mogą powtarzać się w blokach położonych o dystans ruchu skoczka oraz ruchu króla, czyli jeżeli ja tutaj powiedzmy postawię dwójkę, to zgodnie z Sudoku tu nie może być dwójki, tu nie może być dwójki. Ruch skoczka to jest dwa w górę, jeden w... Dwa pionowo, jeden poziomo, albo dwa poziomo, jeden pionowo. To jest sekwencja ruchów 2-1, albo 1-2. Czyli tu nie może być dwójki, bo to jest ruch skoczka, 2-1. Tu nie może być dwójki, bo 2-1. Tu nie może być dwójki, zepsułem. Ciach, jeszcze raz ostrożnie. To jest ruch skoczka. To obejmuje ruch skoczka. Z kolei ruch króla to wszystko wokół, bo król rusza się o jeden ruch w każdą stronę, o jedno pole w każdą stronę.
I do tego dochodzi nam jeszcze nasze ulubione obostrzenie numer 2. Mając to na uwadze, bierzmy się do roboty. Co możemy wstawić najpierw? Na pewno coś byśmy mogli wstawić najpierw. Tak mi się wydaje. Możemy wstawić 8 w kwadracie numer 8, bo tu przez sudoku i ta 7 jest potężna, ponieważ te 3 tery pola pokrywa od razu, więc to musi być 8. Przez co to od razu musi być 8, ponieważ tutaj mamy sudoku, ruch króla, ruch skoczka, sudoku, więc to jest 8. Tu będzie jakoś też znowu lustrzane odbicie symetrycznie, co zaraz zobaczycie na przykładzie piątki. Piątka działa na tej samej zasadzie, tutaj jest przez 6 blokowana, tutaj przez tę 5, tu może być 5. Sudoku, ruch, skoczka, sudoku i to jest 5 również. Okay. Więc mamy to załatwione. Co dalej? 5, 8 stawiamy 7, czy możemy gdzieś stawić w danym miejscu. Na pewno wiemy, że w kwadracie numer 2 to nie może być 8, ponieważ sudoku, to nie może 7. To nie może być 7, ponieważ jest 6 i 8 blokują i to nie może być 7, ponieważ 6 blokuje, więc te dwa kwadraty to jest 7, więc te dwa to jest 7 od razu, bo to nie może być 7 przez nasze obostrzenia sudoku i ruch skoczka. To nie może być 7, bo w kolumnie numer 6 już 7 jest zarezerwowana dla tych miejsc, dla tych dwóch. I to nie może być 7, bo 8 blokuje. Też to jest 7 i analogicznie na pewno będziemy mogli zrobić z tą 6. Również zobaczcie, tu nie może być 6, to nie może być 6, więc to musi być 6. I w takim razie to musi być 6, bo tu nie może być przez sudoku, przez sudoku, przez 5. To musi być 6. Okej. I teraz się zaczyna zabawa, ponieważ czy możemy jakieś inne dzięki temu dane pozyskać? Tu nam brakuje 6, ale to wiemy, gdzie musi być. Czy możemy na przykład taką 9 gdzieś stawić? Zobaczmy. 9 w sumie możemy umieścić. Możemy już umieścić 9 od razu. Również. Możemy już umieścić 9. Wychowawczyni do. To nieźle. 9 możemy już zrobić. Tu nie może być 9, bo 8 blokują, więc w kolumnie numer 4 9 może być tylko i wyłącznie w kwadracie numer 8. Czyli tu nie może być 9. I ta 8 nam blokuje, te dwa pola. I te dwa pola są zablokowane przez te 9 w kwadracie numer 8, czyli tu musi od razu być 9. Tu od razu musi być 9, bo ta 9 blokuje przez ruch króla i przez sudoku. I ta 8 nam blokowała to pole sąsiadująco, czyli to musi być od razu 9. Cześć, Skidy. Trzymaj się. Leci coś tam, dobra. Co dalej? Można w taki sam sposób, w takim razie myślę, znaleźć coś jeszcze, tylko co? No tu znaleźliśmy 9 czy 4? 4 da się od razu tutaj wklepać w środkowy kwadrat. Zobaczcie, tu nie może być 4 nigdzie, bo 5 blokują. To jest 4. I to jest 4 na tej samej zasadzie. Czyli to mamy powstawiane. Czy możemy zrobić coś dalej? Dalej musielibyśmy iść w środkowym w kwadracie w trójki, dwójki, jedynki. Nie mamy żadnych takich obostrzeń. Tutaj 9 i 6 mamy już poobostrzane i tutaj tak samo 4, 4, no tutaj są 4, to wiemy. I co teraz? Najlepsza część tej zagadki chyba, tak mi się wydaje, bo nie możemy, wydaje mi się, umieścić tak na oko żadnej innej cyfry. Nie możemy tutaj umieścić nigdzie 1, 2, 3, 4 też nie. 5 mamy, 6, 7.
są już tutaj porozmieszczane. Ósemka jest i dziewiątka. Okej. W tym momencie musimy całościowo spojrzeć na siatkę i zobaczyć, jak są poobostrzane jakie cyfry w całej siatce. Pokażę na przykładzie. Zobaczymy na przykład, czy uda nam się podostawiać dziewiątki gdzieś. Musimy spojrzeć, gdzie możemy wstawić dziewiątkę. W przekroju całej planszy. Te kwadraty są oczywiście za... Te zakrywamy, ponieważ... dziewiątka w nich nie może być przez sudoku. Ta kolumna też i ta kolumna też. Ten rząd, ten rząd, ten rząd, ten rząd. I teraz przez obostrzenia wynikające z zasady numer 3. A nawet z zasady numer 2, bo to nie mogą być dziewiątki, bo obok są ósemki. Ruch króla, ruch skoczka to nie mogą być dziewiątki. Tutaj jest wszystko pokryte jak trzeba. Dobra, zastanawiam się, czy to coś nam da faktycznie, czy... Tu jest chyba ruch skoczka i ruch skoczka też. Dobra. I tu też, dobra, to jest ruch króla, ruch skoczka też się da zrobić. Dobra. Co od razu możemy zauważyć z takiego rozłożenia? Ono się może nam wydawać totalną bzdurą i bałaganem, ale jest jeden bardzo ciekawy wniosek, który możemy wyciągnąć od razu z takiego rozłożenia dziewiątek. Kwadrat 3 i kwadrat 6. W kwadracie trzecim i szóstym dziewiątki mogą być jedynie w kolumnie 8 i 9. Nie może ich być, zobaczcie, w kolumnie siódmej, w tych dwóch kwadratach. Czyli w kolumnie siódmej dziewiątka może być tylko w tych dwóch miejscach. W kwadracie numer 9. Czyli to od razu zakolorowujemy. Od razu nam się ograniczyły miejsca możliwe, w których może być dziewiątka w kwadracie numer 9. Teraz patrzymy dalej, ale... Co dalej? To nie może być dziewiątka. Ponieważ jest pokryte przez sudoku i ruch króla. To nie może być dziewiątka, ponieważ to jest pole pokryte przez sudoku, ruch króla, ruch skoczka i tak samo to nie może być dziewiątka również. Analogicznie teraz w kwadracie 1 i 3 dziewiątki są w kolumnie 1 i 2, czyli w kwadracie numer... 2, dziewiątka może być tylko w kolumnie numer 3, czyli to sobie zakolorowujemy od razu. Czy my coś z tego jesteśmy w stanie ugrać, do, bo to jest zawsze najbardziej kłopotliwa część. To nie może być dziewiątka, ponieważ sudoku i skoczki... To nie może być dziewiątka, ponieważ ruch króla i skoczek. To może być dziewiątka dołu. Też może być dziewiątka. To nie może być dziewiątka, o. Bo też z tego samego powodu, bo tu jest... O! Okej, okay, już widzę. Zaraz wam pokażę, co mi się udało wychmienić. To nie może być przede wszystkim dziewiątka, ponieważ... Ten kafelek pokrywa ten ruchem króla i ten ruchem skoczka, ale ten kafelek nie może być dziewiątką z tego samego powodu. Ruch skoczka, ruch króla. To nie może być dziewiątka, czyli widzimy, że dziewiątki w kolumnie dziewiątej mogą być tylko w kwadracie numer 6. Nie mogą być tu, mamy pierwszą dziewiątkę. Przez co nam od razu odpadają tu kafelki. Co dalej? Czy my możemy to jeszcze jakoś lepiej rozegrać? Czy możemy więcej z tego wywnioskować?
czy możemy. To nie może być dziewiątka. Możemy, bo jest skoczek i jest sudoku zwykły, więc to nie może być dziewiątka, więc to nie może być dziewiątka. Przez to, że w kolumnie jest, więc ta kolumna od razu jakby kasuje pozostałe. Teraz to nie może być dziewiątka, bo skoczek. To nie może być dziewiątka, bo skoczek. To też nie może być dziewiątka, bo skoczek. To nie może być... Tfu! O, spaprałem, spartoliłem. No nic, tu pamiętajmy, że jest dziewiątka, czyli tu musi być dziewiątka i... To musi być dziewiątka, dobra. Zaraz zobaczymy, czy to się trzyma kupy. Ja to wszystko zakoloruję i wstawiamy w niezakolorowane pola. Dziewiątka. Mamy wszystkie dziewiątki, dobra. Porobione w ten sposób. Dlatego uwielbiam te puzzle, przez to, że one w ten sposób lecą. Teraz spróbujmy odkolorować całą siatkę. Powiedziałem odkolorować, a nie ponownie. Okej, dobra. Usunięte, okej. To teraz bierzemy się dalej za ten proces. Szóstka tutaj już od razu może być, przez to, że nam się usunęła... tutaj mogła być szóstka, ale tu jest dziewiątka, więc w kwadracie numer 8 szóstka mogła być tylko tu. To wynika z naszych wcześniejszych odnotowań. Więc szóstka może być tylko w tym miejscu. Szóstka może być w kwadracie numer 6 tylko tu. To też szóstka może być tylko tu i powinniśmy móc od razu wstawić szóstkę, bo tu nie może być szóstki, tu nie może być szóstki i w tych dwóch polach nie może być szóstki przez sudoku. Tutaj jest szóstka zaznaczona, tutaj w tym rzędzie te szóstki, wszystkie oddziałują na kwadrat numer 9 w ten sposób, że szóstka musi być w tym miejscu. Good. Czy możemy jeszcze dalej jakoś się bawić z szóstkami w takim razie? To nie mogą być szóstki. Nie, wydaje mi się, że tutaj... No spokojnie, nie ma co szaleć. Tu pewnie nam brakuje jedynki, dwójki, trójki. To też na razie nie ma co się za to zabierać. Brakuje jedynki, dwójki, trójki. Siódemka, szóstka tutaj już wstawiona, brakuje nam czwórki na pewno. Czy my teraz chcemy poszukiwać czwórek? Chyba chcemy teraz poszukiwać albo ósemek możemy poszukiwać. Ósemek chyba będzie łatwiej przez to, ile mamy dziewiątek. Dziewiątki nam służą jako takie dodatkowe od razu obostrzenia. Zobaczcie, mogę już bez kolorowania wstawić ósemkę w kwadrat numer 1. Dlaczego? W kolumnie, w rzędzie numer 3, w kwadrat numer 3. To nie może być ósemka, bo sudoku. To nie może być ósemka przez zasadę sąsiedztwa. To nie może być ósemka przez zasadę sąsiedztwa, tylko w tych miejscach może być ósemka. Teraz widzimy tutaj, jak mamy pokryte przez te żółte zaznaczenia ósemkę w kwadracie numer 1, tak? Sudoku, król, skoczek, skoczek. I te dwa pola są pokryte przez sudoku, przez ósemki z kwadratu numer 3. Czyli ósemka musi być w tym miejscu, dokładnie, dobra. Czy to nam pozwala od razu wstawić ósemkę w kwadracie numer 4, bo mamy sudoku, ruch króla. Sudoku, sąsiedztwo albo ruch skoczka i ruch króla względem tej ósemki. Czyli te ósemki oddziałują na kwadrat numer 4. Na tyle, żeby móc tutaj wstawić od razu ósemkę. I tu od razu wstawiamy ósemkę. Okej. Tu od razu wstawiamy ósemkę, bo sudoku, sąsiedztwo.
tu od razu wstawiam ósemkę i mamy już wszystkie ósemki zrobione, czyli możemy przejść do siódemek, które też mamy od razu podstawione ładnie na talerzu, bo tu nie może być siódemki, bo jest sąsiadująca z ósemką. Tu jest w takim razie siódemka. Skoczek, król skoczy. Tu musi być siódemka, ponieważ tu mamy pokryte tak, jak na żółto widzimy, i tu nie może być przez sąsiedztwo z ósemką, czyli tu musi być siódemka. Teraz te siódemki. Tutaj mamy przez sudoku, tu jest sąsiedztwo, czyli te dwie mogą być tylko siódemki. Czyli przez to, że tutaj mamy sudoku, król, król, skoczek, skoczek, sudoku, tu może być siódemka. Tylko i wyłącznie. Tu nie może być siódemki. To nie może być siódemki przez sąsiedztwo albo skoczka tutaj przez sudoku, czyli tylko to musi być siódemka i to powinno być nam w stanie dać siódemkę w kwadracie. Czy powinno? Zaraz zobaczymy. Tak, da nam na pewno siódemkę w kwadracie numer 7. Te dwie siódemki pokrywają te pola, ta siódemka pokrywa te pola i to pole, i ta siódemka pokrywa to pole, więc to będzie od razu automatycznie siódemka. Ta siódemka pokrywa nam to pole, więc to będzie siódemka, to będzie siódemka. I tu mamy dwie siódemki, których nie da się na razie rozwiązać, wydaje mi się. No, nie da się ich na razie ruszyć, więc zostawimy je takie jak są. Nie możemy ich rozwiązać. Nie możemy, na razie nie. Szóstki, czy nam się w takim razie jakoś uluźniły? Czy sytuacja z szóstkami wygląda jakkolwiek lepiej? Na pewno. To nie może być szóstka przez... Ta szóstka. Co robi ta szóstka w kwadracie numer 1? Skoczek, skoczek, sudoku. Tu dziewiątka, tu nie może być. I ta siódemka oddziałuje na ten kwadrat. Wiadomo jak, więc to musi być szóstka. Czyli to nie może być szóstka. To musi być szóstka. Przez co od razu to musi być szóstka. To musi być szóstka. Wszystkie chyba szóstki możliwe już stawiliśmy. One nam tych siódemek nie ustawiają w żaden sposób. Ale możemy się brać za piątki teraz. Tu od razu możemy zaznaczyć. Tu na przykład od razu możemy wstawić piątkę. Sudoku, ruch skoczka i ta piątka pokrywa to pole. I zresztą tu jest sąsiedztwo. To jest bardzo dużo jakby... Możemy wnioskować z różnych zasad. Więc na różne sposoby można dojść do wniosków. To musi być piątka w takim razie. I w tym kwadracie to musi być piątka, więc ten kwadrat pokrywa te pola. Ta piątka pokrywa to pole i ta szóstka pokrywa to pole. To musi być piątka w tym miejscu. Sudoku, sudoku i to pole pokryte przez szóstkę, to musi być piątka. Zwykłe sudoku tutaj. Sudoku, 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 tu jest dziewiątka, więc to musi być piątka. W kwadracie numer 7. Tu nie może być piątka, ponieważ ona zawsze będzie obok szóstki. Jakbym stawił tu piątkę, to obok... Zresztą tu jest sudoku. A więc... Tu jest po prostu sudoku. Dobra, nawet nie mam co mędrkować, ale zapamiętajcie sobie na przyszłość, że... Jeżeli mamy takie ustawienie dwóch, dajmy, tu są dwie szóstki, to jakbym wstawił tutaj piątkę, to by musiała być szóstka i tutaj piątkę, to musiałaby być szóstka też obok. Czyli jak mamy takie ustawienie, to nie może być piątek w tych dwóch kwadratach. Czyli tu nie może być piątki, bo tu musi być piątka, tu musi być piątka. Czyli zrobiliśmy wszystkie piątki. W efekcie możemy też stawić tutaj szóstkę, szóstkę, siódemkę, siódemkę od razu, bo zasada sąsiedztwa nam to rozwiązuje. Czwórki. Musimy móc gdzieś stawić czwórkę na pewno. Gdzie? Cztery w...
Tutaj nie może być, dobra. To jest czwórka na pewno. Dalej, dalej. No tu możemy stawić czwórkę, bo czemu nie, bo możemy. W tej kolumnie nam pokrywa to pole, te dwa pola pokryte przez piątki. To musi być czwórka, więc to musi być czwórka, więc to musi być czwórka, to musi być czwórka. To musi być czwórka i to musi być czwórka i są wszystkie czwórki, bierzemy się za trójki, to musi być trójka. Trójka, 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 dwójki, jedynki od razu też się da zrobić przez ten sposób, jedynka, dwójka. A tu jeszcze nie stawiłem trójki, wytyfy. Więc tu będzie trójka, dobra. Dwójka, jedynka. Dwójka, jedynka, jedynka, dwójka. Dwójka, jedynka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Jedynka, dwójka. I to jest to, jest kolejne fantastyczne zwycięstwo. To od razu możemy zrobić. Jeszcze nam trochę czasu zostało. Więc od razu zrobimy sobie. Czy tak od razu? No spróbujemy zrobić sobie puzzle numer. Numer 6. Kolejne. Miracle Sudoku. Tylko teraz trzeba rozkminić, gdzie tutaj jest to obostrzenie, gdzie tutaj jest ograniczenie. Tutaj mamy na pewno piątki. Jak są ograniczone piątki w tym kwadracie? W ten sposób. Więc tu muszą być piątki, tu muszą być piątki, więc one są w ten sposób ograniczone w tym kwadracie. Tu nie może być czwórki, bo ona zawsze będzie wtedy pomiędzy piątką, więc to eliminuje również tę czwórkę. Tu musi być czwórka. Z tych samych powodów tu nie może być czwórka, bo będzie zawsze pomiędzy piątką. Więc to musi być czwórka w takim razie w tym miejscu. To musi być czwórka w takim razie, to wstawiamy. Okej, okay, możemy już stawić czwórkę. To nie może być czwórka, bo sudoku. Tu sąsiedztwo. I tutaj czwórka nie może być, bo skoczek, więc to musi być czwórka. I teraz te czwórki pokrywają tę czwórkę. To musi być czwórka. A więc to nie może być piątka. Dobra. Czyli to musi być piątka. Tu nie może być piątki, z tych powodów, dla których mówiłem ostatnio, że jakbym tutaj wstawił piątkę, to bok musiałaby być czwórka. To musi być piątka w takim razie. Jak czwórki działają na kwadrat numer 8? Zobaczmy. Przez sudoku wiem, że to nie może być czwórka. To nie mogą być czwórki, ponieważ inaczej nie byłoby czwórki w środkowym kwadracie. To nie może być czwórka, bo sudoku skoczek. To nie może być czwórka, bo sudoku skoczek. I to nie może być też czwórka, bo sudoku skoczek w ten sam sposób. Czyli to musi być czwórka. Mamy kolejne czwórki. Tu jest piątka. Również ze względu na... jak już nie muszę tyle tłumaczyć, to limitery mi po prostu wysiadają, więc ja zapieprzam. To musi być piątka. Przez co to musi być piątka? Jak mamy czwórki? Jak mamy czwórki? Chyba nie możemy nic z nimi zrobić póki co. Dziewiątkę od razu mogę wstawić w tym rzędzie, w tej kolumnie.
tu nie może być dziewiątek. Czyli muszą być tu. Bo tutaj przy sudoku i tutaj w tych trzech polach wyłączają nam dziewiątki z kwadratu numer 8 możliwe. Mhm. Tutaj nie może być dziewiątek, tu nie może być dziewiątek, tu muszą być dziewiątki. Czyli... to nie mogą być dziewiątki teraz. To nie mogą być dziewiątki, ponieważ tutaj jest sudoku skoczek i to nie może być dziewiątka, bo... sudoku skoczek, dobra, czyli te trzy pola to jest dziewiątka. To nie może być dziewiątki na pewno. Tu nie może być dziewiątki, bo sudoku skoczek. Ale wydaje mi się, że tutaj już tak dużo nie zrobimy z tymi... tu musi być jedynka, zobaczcie. To musi być jedynka. Co nam od razu ułatwia zrobienie dwójek. Tu nie może być dwójek od trójki i tu nie może być dwójki, bo inaczej byłaby obok jedynki, więc tu musi być gdzieś dwójka. To nie może być dwójka w takim razie i to nie może być dwójka. Dobra, za dużo nam to nie pomogło. Czwórki, czwórka, czwórka, to musi być czwórka to musi być. Czwórka, czwórka, to musi być czwórka. I chyba będziemy mogli wstawić czwórkę od razu w kwadracie numer 4, bo tutaj jest sudoku. I te czwórki nie mogą być przez obostrzenia, bo tutaj jest sudoku król, więc tu nie może być. Tu jest z kolei sudoku skoczek, więc to musi być czwórka, więc to nam eliminuje czwórkę, stąd czwórkę, stąd no i tu czwórkę, to nam daje tu czwórkę, 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 mamy wszystkie czwórki. W ten sposób zrobione. Piątki. Bierzemy się za piątki, bo wydaje mi się, że możemy. To nie może być piątka. To nie może być piątka i to nie może być piątka, więc tutaj... albo za dużo powiedziałem. Może jeszcze nie możemy się tak szybko brać za piątki. Nie tak szybko. Hola amigo. A ta, 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 ta. Tu nie może być piątki i tu nie może być piątki, czyli piątka musi być w tu. Czyli tu musi być piątka, zobaczcie, bo te piątki nam pokrywają ten rząd, te piątki nam pokrywają ten rząd, ta piątka z sudoku i ta piątka nie może być obok czwórki. To musi być piątka, to musi być piątka, to musi być piątka, 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 dwójka, jedynka. Z ołówków mieliśmy taki wniosek, jedynka, bo sudoku. Okej, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli szóstkę by się tutaj wstawiło. Nie wstawimy na razie szóstki. Dwójka. Na pewno w tym, w tej kolumnie przez sudoku. I na pewno w takim razie w tej kolumnie. Tu musi być trójka w takim razie. Tu musi być trójka, bo obok czwórki nie może być. Czyli tu jest trójka, tu jest dwójka. Okej. Okay.
Czyli tu musi być trójka, bo obok czwórki nie może być. Trójka w tej kolumnie. Nie może być w kolumnie nawet, bo tutaj ta trójka patrzyła. Pokrywała. Tu musi być trójka. Tu musi być trójka. Tu jest trójka, tu jest dziewiątka, tu jest przez to dziewiątka, tu jest przez to dwójka. Nie możemy tutaj jeszcze wstawić trójki, zobaczcie, to ciekawe. Przy tym wszystkim, co zrobiliśmy, powinniśmy już móc. Trójka tu, trójka przez sudoku, trójka tu, trójka tu, trójka tu, trójka musi być tu, więc musi być też tu. Tu możemy od razu wstawić w kwadracie drugim jedynkę i dziewiątkę, w kwadracie numer 5. I dziewiątkę w kwadracie numer 4 i dziewiątkę w kwadracie numer 6 i wszystkie dziewiątki już pójdą w piździec w takim tempie. Dobra. Dwójka musi być tutaj. Musi być w jednym z tych dwóch miejsc, musi być tutaj. Musi być tutaj. Tutaj będzie dwójka, więc od razu wiemy, że jest tu i tu. Przez co wiemy, że jest tu i mamy wszystkie dwójki. Zobaczcie, jak ładnie symetrycznie nam się te dwójki ustawiają, jak to pięknie wygląda. Czego jeszcze mamy pełno? Dziewiątek. Też bardzo fajnie to wygląda. 1, 2, 3, 4, 5, szóstek, siódemek i ósemek nam brakuje. Teraz ósemki od razu zrobimy, bo są sąsiadujące z dziewiątką. Tutaj od razu wiem, żeby wstawić ósemki, czyli tu musi być ósemka. Czyli tu musi być ósemka i tu musi być ósemka i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Trzy nigdzie, trzy nie ma cztery. No trójki wszystkie są, czwórki wszystkie są. Tu nie ma jedynki, dlaczego jeszcze tu nie ma jedynki? Tu możemy już teraz wstawić 1, 2, 3, 4, 5, 6 możemy wstawić. Więc tu możemy wstawić 6, więc tu możemy wstawić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Ale turbo puzzle dojdzie, to będzie mniej niż 15 minut. Jeden, jeden. Jeden. Tu co może być? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstka. Ósemka ta. Szóstka. Szóstka, szóstka. No tu już jest wszędzie wstawienie szóstek. 12 minut, 20 sekund. Yes! I tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj, bo nie ma mowy, żebyśmy zrobili kolejny puzzle w 8 minut. No, jak się trochę ten łebek rozrusza, to wchodzą takie puzzle w miarę prosto. No, ale to jest też... To nie są też najtrudniejsze. Zobaczcie, ile to jest jeszcze przed nami. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście więcej sudoku streamów, to mogą być jako taka jednorazowa przerwa między seriami. Nie wiem, jak się na to zapatruje, czy jeżeli dzisiaj było fajnie, to ja bardzo chętnie to powtórzę. Ta apka zostanie, będziemy z niej korzystać w takim stanie, w jakim jest tutaj teraz. Byśmy sobie dalej rozwiązywali różne fajne puzzle łamigłówki.
Także myślę, że ta konwencja, do tej konwencji jeszcze wrócimy. No. No to super, bardzo fajnie, cieszę się, że się podobało. Będziemy do tego wracali w takim razie. Za tydzień w czwartek Ori and the Will of the Wisps zaczniemy. W sobotę Shinji będzie coś streamował, bo ostatnio skończyliśmy, mnie nie będzie i w niedzielę Residencik. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.